Witajcie drodzy. Cieszę się, że przynajmniej niektórzy dotarli. Chciałbym wam przekazać pozdrowienia od zboru w Skoczowie, gdzie usługiwałem we wtorek. Ten zbór serdecznie pozdrawia. Tam usługiwałem na temat niekonwencjonalnych metod leczenia. To znaczy nie pokazywałem im, jak leczyć w ten sposób, ale przestrzegałem przed tym, oczywiście też modliłem się o ten czas, aby Bóg go błogosławił i na końcu oczywiście prosiłem też, takie zrobiłem wezwanie, aby osoby, które z tym gdzieś zetknęły się, korzystały, aby się oczyściły z tego, aby wyznały to Bogu. A później dlatego, że wierzymy, że nasz Bóg jest Bogiem pełnym łaski i mocy. Zadałem pytanie, czy ktoś chce się modlić o uzdrowienie. Nie korzystamy z takich rzeczy, ale przychodzimy do Pana, który leczy. I oczywiście było sporo rąk. Pomodliliśmy się i na końcu jeden z braci, który usługiwał w uwielbianiu, kiedy już mieliśmy się zakończyć wszystko, mówi, ale ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Mówi, kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, mówi, ja przez półtora roku miałem tak potężne bóle nogi, że i w nocy nie mogłem spać, i trudno mi było się poruszać, i z bólem przyszedłem, ale po modlitwie to było tak nawet, że na nikogo nie kładłem rąk, po prostu pomodliliśmy się. Modliliśmy się w autorytecie w imieniu Jezus. I mówi, nagle czuję, że jakoś dziwnie mi się chodzi, nie odczuwam bólu. I mówi, takie mrowienie tylko przeszło przez moją nogę i mogę bez bólu teraz stać, chodzić. I chwała Bogu za to, drodzy, że nie musimy robić, wiecie, czegoś takiego szczególnego, by się wydawało. Wiemy, że Jezus jest obecny w Kościele. Wiemy, że jest obecny. I kiedy mamy serca otwarte, to też przychodzi Boża moc i Boże błogosławieństwo. Zachęcam, pamiętajcie, liczę na was i na tych, których dzisiaj tu nie ma, którzy jeszcze w niedzielę będzie mieli możliwość. Poświęćmy czas temu tygodniowi modlitwy. Poświęćmy czas, serca, uwagę, aby się modlić o Boże błogosławieństwo dla siebie, dla swoich bliskich, a także dla tego miasta. Bez modlitwy, drodzy, bez modlitwy. Czy to będzie spotkanie sióstr, młodzieżowe, nabożeństwo, cokolwiek, jeżeli za tym nie stoi modlitwa i nie jest to wybojowane wcześniej w modlitwie na kolanach, powiem tak symbolicznie, nie ma wołania, Boże, pobłogosław nam ten czas. Nie oczekujmy na jakieś wielkie rzeczy. Ale pamiętajcie, że nasza służba, nasze życie i nasza służba w Kościele jest duchową służbą i wymaga duchowych środków. Nie będzie nawróceń, jeżeli Kościół się nie będzie modlił. Nie będzie uzdrowień, jeśli Kościół nie będzie się modlił. Także pamiętajmy, że do rzeczy duchowych musimy duchową miarę przykładać i duchową zbroję, czy też duchową broń stosować, a jedną z takich najważniejszych broni jest właśnie modlitwa. Liczę, że ja rozumiem, że niektórzy dojeżdżają dość kawałek, ale że znajdziemy czas, aby być tutaj czy raz, czy dwa, czy więcej, to już każdy wie, na ile jest w stanie. Ważne jest, żeby był głód w naszych sercach. Głód Boga, głód Jego działania. Rozważamy list do Galacjan. List bardzo ważny, bo dotykający jakby serca Ewangelii. W jaki sposób człowiek może zostać przed Bogiem usprawiedliwiony? I my mamy tą sytuację, że dla nas to nie jest, może nie jest z jednej strony nic odkrywczego, ale z drugiej strony myślę, że ciągle musimy wgłębiać się w to dzieło zbawienia, które Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie.
Żyd musiał przestrzegać 613 przykazań. Na każdy dzień praktycznie miał jedno przykazanie na nie. Nie będziesz. Dokładnie 365 przykazań było na nie. Negatywnych. Czegoś nie wolno mu było robić. A teraz w chrześcijaństwie ludzie sobie zadają pytanie, jak ja mogę, grzesznik, być zbawiony? Jak rozmawiamy z ludźmi, to jest takie popularne. Jestem przecież dobrym człowiekiem. Przecież nikomu nic krzywdy nie zrobiłem. Albo jeżeli będę czynił dobrze, no to będę zbawiony. Ale Słowo Boże i także list do Galacjan i Słowo Boże nam bardzo mocno mówi o tym, nie ma możliwości zbawienia bez faktu przemienionego życia, przemienionego serca. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo broni i występuje przeciwko tym, którzy chcą chrześcijan, tych zrodzonych z ducha, tych, to nowe stworzenie, którym stali się w Chrystusie. On chce ich, ci ludzie, fałszywi nauczyciele, chcą ich z powrotem podprowadzić pod prawo zakonu. I Paweł mówi, jeżeli to zrobicie, wyprzecie się Chrystusa. Moi drodzy, ważne jest, co jest fundamentem mojej wiary. Bo apostoł Paweł, jak czytamy Boże Słowo, obrzezał Tymoteusza w pewnym momencie. No to jak, Pawle? Tu mówisz, że jeżeli ktoś się obrzeza, to się wypiera Chrystusa, a sam obrzezałeś, kazałeś obrzezać Tymoteusza. Ważne jest, co jest fundamentem dla twojej wiary i faktu usprawiedliwienia. Paweł mówi tak, jeżeli wy, odrodzeni, zbawieni, dacie się obrzezać dlatego, że uważacie, że wiara w Chrystusa jest niewystarczająca, czyli wypieracie się Chrystusa, bo wystarczy, jest zupełnie usprawiedliwienie, jest z wiary. Mówiliśmy o tym wierszu drugiego rozdziału, wiersz 16, który jest takim centralnym tam fragmentem tego listu. Ale obrzezanie Tymoteusza nie wynikało z faktu, że Paweł mówi, Tymoteusz musi się obrzezać, no bo inaczej nie będzie zbawiony. Nie, nie, nie. Podstawa była zupełnie inna. Musimy obrzezać Tymoteusza, żebyśmy mieli wolność do zwiastowania Ewangelii, żeby Żydzi ciągle nie robili jakichś niepotrzebnych zamieszek z tego powodu. Nie dlatego, że Tymoteusz tego potrzebuje, aby był ułaskawiony, usprawiedliwiony przed Bogiem. Absolutnie nie. Zobaczcie, kiedy ja będę szukał usprawiedliwienia, czy to w uczynkach, czy przestrzeganiu praw, zakonu, wypieram się Chrystusa. I czasami są ludzie, którzy musieli pewne rzeczy zrobić nie po to, żeby być zbawionymi. Nie, robili pewne rzeczy po to, aby nie było przeszkód dla zwiastowania Ewangelii. Podam inny przykład, taki życiowy powiedziałbym. Hudson Taylor, który ewangelizował Chiny, zauważył, że Chińczycy nie chcą go słuchać tak uczesanego jak Europejczyk, ubranego jak Europejczyk, i on zaczął pleść warkocz i miał jak Chińczycy warkocz zapleciony, zaczął ubierać się tak jak Chińczycy i to spowodowało, że oni byli chętni, gotowi go słuchać. Taka niby prosta rzecz. On potrafił się jakby uniżyć i stać się w tym względzie podobnym. Nie dlatego, że on musiał dla siebie. Nie, on to zrobił ze względu na tą możliwość przekazywania Ewangelii. 613 przykazań. A apostoł Paweł mówi, jesteście wolni od zakonu. Ten czas zakonu, przykazań, tego, czego nie wolno, a co powinniście, mówi, ten czas jest za nami. Mówiliśmy, że apostoł Paweł w tym liście do Galacjan
On mówi wyraźnie, że zakon był dodatkiem tylko, czasowym dodatkiem. A więc to nie było coś, co funkcjonowało zawsze. Pierwszy człowiek, Adam, Ewa, Abel, Kain i każdy następny żyli według prawa sumienia. To prawo Boże jest wypisane w sercu, w sumieniu człowieka. Ale Żydzi mieli coś ekstra. To był naród, który Bóg wybrał, aby przez ten naród ludzkość poznała Zbawiciela i aby oni stali się tym świadkiem Boga, który jest niewidzialny. I Bóg dał im prawo, zakon, przykazania. Pokazał poprzez przybytek, pokazał całą drogę zbawienia, jak Bóg zamierza zbawić człowieka. Że nie można sobie tak przyjść do Boga, że ktoś musi ponieść karę za grzech. I w zakonie to były zwierzęta. Musiała być przelana krew za grzech. To było niesamowicie poważne. Oto nie mogę tak po prostu przyjść do Boga bez złożenia ofiary na swoje oczyszczenie, na przebłaganie i tak dalej, i tak dalej. Ale to było do czasu. To był taki dodatek dany, tam jest apostoł Paweł mówi, dodany z powodu przestępstw. Inaczej mówiąc, też Paweł używa tutaj w tym liście do Galacjan, że zakon był takim strażnikiem, który pilnował i strzegł wierzącego Żyda, pokazywał mu te przykazania. Pamiętacie list do Rzymian, 7 rozdział, mówi, są święte, dobre, one strzegły życia Izraelczyków, którzy mieli Boga, Bóg, który się im objawił, mieli to objawienie Boga i te przykazania pozwoliły ich, do czasu trzymały ich jak stróż, aby nie wychodzili poza te ramy, nie oddalali się i nie wchodzili w rzeczy, które robili poganie. A więc nie wolno, i tam były tych 10 przykazań i wiele innych przykazań, które uczyły ich o świętości Boga i o sposobie służenia Bogu i jak do Boga można się zbliżyć. To było niesamowite i ten zakon trzymał ich pod strażą, byli strzeżeni. Był też, Paweł mówi, on był, ten zakon do czasu był wychowawcą, był przewodnikiem do Chrystusa. Tak on pisze w tym liście, przewodnik. I tam jest użyte takie słowo, wspominałem o tym ostatnio, paidagogos. Paidagogos w naszym rozumieniu to jest nauczyciel, wychowawca. Ale kiedy Paweł pisał ten list, paidagogos to nie był nauczyciel. Paidagogos był takim przewodnikiem, czyli tym paidagogosem był sługa lub niewolnik. I on miał władzę nad dzieckiem, które miało być dziedzicem w przyszłości. I on to dziecko prowadził właśnie do nauczyciela, do wychowawcy. I nawet wolno mu było mieć taką witkę. I wolno mu było tego przyszłego dziedzica, który jeszcze nie odziedziczył, to wszystko dopiero było przed nim. Jeżeli on właściwie wzrastał w charakterze, w osobowości, mógł liczyć na to, że obejmie dziedzictwo. Ale ten niewolnik, ten, który przecież był sługą jego, ten wychowawca, ten przewodnik, on go odprowadzał do tego nauczyciela, wychowawcy. A jak ten młody gdzieś tam schodził z tej ścieżki, bo mu się uczyć nie chciało, albo miał inne pomysły, to on miał prawo go tam po nogach smagać, pilnować, żeby on wrócił z powrotem na tą ścieżkę i dotarł do tego nauczyciela. Paweł pisze tak w 3 rozdziale. Tak więc wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, pilnowani przez zakon, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym paidagogosem, przewodnikiem prowadzącym do Chrystusa. Tak więc to było do czasu. Teraz Chrystus został objawiony. Zakon nie mógł nikogo zbawić.
Popatrzcie, chociaż nawet jest tak, że nikt nie był w stanie przecież tych przykazań wypełnić. On objawiał świętość, ale też ujawniał grzeszność człowieka, że człowiek z natury jest grzeszny. I właśnie ten zakon i ta świętość zakonu, prawda, powodowała, że ludzie szukali ratunku. I przyszedł czas, kiedy przyszedł Wybawiciel, aby ludzie w Nim położyli swoją ufność. Nie w swoich uczynkach, w swoich wysiłkach, w tym, że będą zaciskać zęby, aby wypełnić to wszystko, co jest, bo i tak nie byli w stanie. List do Hebrajczyków mówi tak, dany został zakon do czasu zaprowadzenia nowego porządku. I my jesteśmy w tym nowym Bożym porządku, w tym przymierzu łaski, o czym pisze apostoł Paweł. Tak więc wiara była 430 lat przed nadaniem zakonu. Wiara była i w zakonie, i wiara jest dalej funkcjonuje. Czy była w zakonie wiara? Jeżeli weźmiemy zakon, bo Żydzi, kiedy mówią zakon, kiedy Pismo mówi słowo zakon, Tora, ono nie oznacza tylko 10 przykazań. Zakon nawet nie oznacza wszystkich przykazań, jakie były w Starym Testamencie. Tym słowem zakon, Tora, Żydzi oznaczają wszystkich 5 ksiąg mojżeszowych. A więc to pojęcie jest bardzo, bardzo szerokie. Do czasu, czy ludzie Starego Przymierza, albo inaczej, jeszcze przed zakonem mieli wiarę? Mieli, prawda? Noe, Abel, prawda, Abraham, wszyscy funkcjonowali w wierze. Pod zakonem też ludzie, Bóg oczekiwał od nich wiary, zaufania. I dlatego, że nie mieli wiary i nie mieli zaufania, nie doszli do Kanaanu, pomarli na pustyni. Ale ten zakon przygotowywał ich na przyjście Mesjasza, aby objawiła się wiara, zaufanie. Tak więc człowiek, kiedy położy swoją ufność w Chrystusie, kiedy przyszła wiara, człowiek zostaje usprawiedliwiony przez zaufanie, drodzy, Chrystusowi. Trzeci rozdział, lecz Pismo, 22 wiersz, mówi tak, lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Bo jakżeż inaczej ten, który był pełen grzechu i zdominowany przez grzech, może tak po prostu znaleźć usprawiedliwienie tylko w jeden sposób. Nie przez to, co on jest w stanie uczynić, ale przez zaufanie w dzieło Jezusa Chrystusa. Niby proste, ale jest w nas ta cielesność, ta nasza stara natura, która domaga się, czy też oczekuje, czy mówi, ja muszę zapracować na to, ja muszę zasłużyć na to, bo przecież nikt nie może do nieba wejść, jak sobie nie zasłuży. Nie możesz wejść do nieba przez swoje zasługi. Nikt z nas nie może. Możemy wejść do nieba tylko w jeden sposób, kiedy uznamy naszą grzeszność, że nie jesteśmy w stanie spełnić żadnych tych Bożych wymogów i położymy ufność w naszym Zbawicielu, który zawisł na krzyżu i oddał za nas życie. To jest jedyny sposób. Tak więc zakon jest nie tylko strażnikiem, ale tym pedagogiem przyprowadzającym nas do Chrystusa. I wiersz 25, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką pedagoga, tego zakonu, który był tym pedagogiem prowadzącym do Chrystusa. Skoro już on przyszedł, to teraz należymy do niego. I dalej posłuchajcie, co apostoł Paweł mówi. Będąc w nim, w Chrystusie. I Pawła nie interesuje nic innego. W wierszu 22 rozdziału mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Pomyśl o sobie. Każdy z nas
Jestem z Nim ukrzyżowany. Żyję ja, ale zaraz mówi, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli człowiek, który zostaje usprawiedliwiony przez zaufanie Chrystusowi, czyli wyznał, przyznał, że jest zgubionym grzesznikiem i nie jest w stanie sam sobie pomóc i przyjął łaskę, która płynie z krzyża i z ofiary Chrystusa, kiedy doświadczasz tego przebaczenia od Boga, dokonuje się największy cud na tej ziemi. Dokonuje się ponowne stworzenie, ale tym razem to jest stworzenie nowego człowieka. I muszę wam powiedzieć, że moc Boża użyta wobec ciebie i mnie jest tą samą mocą, którą Bóg używał, kiedy tworzył ten świat. Ta sama moc z tego człowieka zgubionego, grzesznika, pokonanego przez grzech, Bóg czyni nas nowym stworzeniem, daje nam nowe życie. Dlatego żyjesz już nie sam, ale żyje w tobie i we mnie Chrystus. A więc usprawiedliwiony, czyli taki, który w oczach Bożych wygląda na sprawiedliwego, jakby nie popełnił żadnego przestępstwa. Jesteś wolny, oczyszczony, sprawiedliwy w oczach Boga. I wszyscy powinni teraz krzyknąć hurra. Tak to jest. Czegoś większego nie ma. Oto grzesznik staje się usprawiedliwiony, święty. Staje się kimś zupełnie nowym. Paweł mówi, i dzięki Bogu, że już nie ja sam żyję, żyje we mnie Chrystus. Może czujesz się źle i kiepsko i zawodzisz i potykasz się i upadasz. Pomyśl przez chwilę, oto Jezus Chrystus żyje w tobie i we mnie. I czerpmy moc nie z samych siebie, ale z Chrystusa, który jest w nas. Amen. Chrystus jest w nas. Dlatego też tam dalej jest napisane i to jest nadzieja chwały Twojej i mojej. To jest coś niesamowitego, bo byłem stary, stałem się nowy. Byłem w ciemności, jestem w światłości. Zostałem dosłownie wytargany. Tak pisze Paweł w liście do Kolosan. Wyrwał, wyszarpał nas z ciemności Chrystus i przeniósł do królestwa swojego. I to nie potrafiliśmy my sami zrobić. Dokonała tego łaska i moc Boga. O tym Paweł tutaj pisze. Dalej mówi, coś więcej się stało dla nas, będąc już nie będąc dłużej pod zakonem. Oto mówi tak, mówi w wierszu 26, 3 rozdziału, wszyscy jesteście synami Bożymi, dodam, synami i córkami Bożymi. Wszyscy. Synami Bożymi. Niektórzy tłumaczą synami Boga, bo wiecie, jest tylko jeden Syn Boży, ale On jest ten jedyny odkupiciel, ale my jako razem zostaliśmy także nazwani synami Bożymi, córkami Bożymi, czyli należącymi do Bożej rodziny. Wszyscy jesteście synami. W 4 rozdziale, wierszu 6, on to powtarza, a ponieważ jesteście synami. List do Rzymian mówi to samo. Ci, których Duch Boży prowadzi, Duch Boży. Popatrz, przed nawróceniem nie miałeś Ducha Bożego. Nie miałeś nowego życia. Prowadziło cię ciało, ciemność, grzech. Diabeł kontrolował nasze życie. Ale teraz jesteś nowym stworzeniem, Chrystus jest w nas, jesteś usprawiedliwiony, jesteś usynowiony. Jesteśmy synami Bożymi. Słuchajcie, to jest, powiem tak w cudzysłowie, to jest kosmos. My tego nie ogarniamy. My potrzebujemy prosić, aby Duch Święty nam objawił to, co Bóg z nami dokonał, w Jezusie Chrystusie, bo to dzieje się tylko w Jezusie i przez Jezusa. Dalej, wiersz 27 mówi tak, bo wszyscy, którzy zostaliście
w Chrystusie zanurzeni, ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. To jest ciekawe, bo chciałbym to jakby w dwóch kategoriach przedstawić. Zanurzony w Chrystusie duchowo, bo kiedy rodzisz się na nowo, jesteś zanurzony w Nim. Ale to jest też potwierdzone w chrzcie wodnym. Zanurzeni w chrzcie. Zostaliśmy zanurzeni w Niego, w Chrystusa, w Jego dzieło. I dalej Paweł mówi, przyoblekliście się w Chrystusa. A więc już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Jestem, nie tylko On żyje we mnie, jestem w Niego przyobleczony. Słuchajcie, jeżeli tak to wygląda, jesteś uznany za nowego człowieka, jesteś uznany za sprawiedliwego w oczach Boga przez ofiarę Chrystusa, to powoduje, zupełnie zmienia mój sposób myślenia, to ja nie mogę żyć tak, jak żyłem. To ja właśnie się już brzydzę tym starym życiem, w którym tkwiłem. Ja jestem już zupełnie kimś innym. Moja natura jest inna. Paweł mówi tak, nie ma Żyda, nie ma Greka, niewolnika. I tutaj mówi ciekawą, wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie. Czyli w Chrystusie nie tylko jestem tym przyobleczonym, jestem synem, ale razem w Nim jesteśmy jedno, połączeni w jeden organizm, w jedno ciało. O tym on tu pisze. Dlatego mówi, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli do nas należy ta obietnica usprawiedliwienia, jaką otrzymał Abraham i jego potomek, którym jest Chrystus. Ale nie tylko to. Nie tylko to. Jesteśmy dosłownie wykupieni spod zakonu, abyśmy już dłużej nie byli pod zakonem, żebyśmy nie wracali, bo jeżeli będziemy znowu szukać usprawiedliwienia, żeby wchodzić w te rzeczy dotyczące prawa mojżeszowego, to tak jakbyśmy odbudowywali stary sposób życia. Tak o tym pisze w drugim rozdziale, po 17 do 21 wiersz. Ten stary system, który już nie funkcjonuje. I jeszcze tutaj mamy tak, a ponieważ czwarty rozdział, wiersz szósty, ponieważ jesteście synami i córkami, dodam, że to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, który woła Abba Ojcze. I ja myślę, że zresztą apostoł Jan o tym pisze w swoim liście, jeżeli stałeś się nowym stworzeniem, to Duch Boga żywego poświadcza naszemu duchowi, daje wewnętrzne świadectwo, że jesteśmy Bożymi dziećmi. I ten Duch Boży w nas, w naszym duchu woła. To jest coś, to jest taka spontaniczna reakcja, bym powiedział, takie działanie Ducha Bożego, że wiesz, że Bóg jest twoim Ojcem. Przedtem tego nie wiedziałem. Nie miałem w ogóle nawet idei, żeby tak myśleć, odwagi, żeby tak myśleć. Ale ten Duch, i to jest niesamowicie ważne, to jest ta istota nowego człowieka. On, Duch Boży, poświadcza w naszym duchu, że należymy i że jesteśmy Bożymi dziećmi i dlatego Boga nazywamy Ojcem. A skoro dziećmi? Wiecie, tu jest to słowo, w języku greckim to jest rozróżnione, to dziecko, ten dziedzic, jak w rozdziale czwartym wierszu mówi, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, czyli tam jest użyte takie greckie słowo nepio, jest takie malutkie dziecko. Ale teraz, kiedy jestem w wierze, już nie jestem nepios. Tam jest użyte słowo greckie chios syn, chios.
dojrzały, dziedzic, ten, który przejmuje dziedzictwo. I teraz tu jest napisane, apostoł Paweł mówi, wy to wszystko macie w Jezusie Chrystusie, wyście tego doświadczyli. Skoro Duch, to jest ciekawa rzecz, mówi, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego. Czyli Duch Święty jest zarazem Duchem Syna. W liście do Rzymian jest nazwany Duchem Chrystusowym, Duch Boży. To jest ten sam Duch, który woła w nas Abba Ojcze. A więc już nie jestem niewolnikiem, już nie jestem dziecięciem, jestem synem, a jeśli synem, jestem dziedzicem Boga. Inaczej mówiąc, Królestwo Boże, to co Bóg obiecuje dla swojego ludu i to co będzie, to w czym będziemy brali udział, bo jeszcze się nie objawiło, prawda, kim będziemy, to całe dziedzictwo od Boga stało się twoim i moim udziałem. Ktoś może powiedzieć tak, tak jak kiedyś opowiadałem, teraz mi się przypomina ta historia, kiedy pomagaliśmy starszym ludziom i sąsiadka mówi, tam do tej kobieciny, staruszki, tam nie chodźcie, abym za nią złamanej ręki nie dała. A od razu taka myśl mi przyszła, kobieto, ty byś złamanej ręki nie dała, a Bóg oddał za nią swojego syna. I bez względu na to, czy ktoś ma wykształcenie, czy go nie ma, czy jest biedny, czy bogaty, oto w Jezusie Chrystusie Bóg podnosi nędzarza, tak? Mówi psalm i sadza z książętami. Ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Apostoł Paweł mówi w trzecim rozdziale tego listu, czy ten, który daje wam ducha, i dokonuje wśród was cudów. Czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Jeśli masz żywą wiarę, możesz oczekiwać, że Duch Boży, nie tylko jesteś nim zapieczętowany i ten Duch Syna jest w tobie i ten Duch Syna woła przez twojego i mojego ducha do Boga Ojcze, ale razem z nim Bóg nie tylko daje nam ducha, ale też dokonuje wśród nas, w twoim i w moim życiu. Chce dokonywać wielkich rzeczy. Amen. To jest to, co mówi też Paweł, co przypominałem, nie wiem, w którą niedzielę przed, na rozpoczęcie z listu do Efezjan, że ta przemożna moc Boża działa w nas. Działa w nas. A więc może dzisiaj wieczorem, kiedy będziemy wychodzić z tego miejsca, bo zanim wyjdziemy, będziemy się modlić, użyj swojej wiary i wyznaj swoją wiarę. Wiara musi być wyznana. Paweł mówi, dlatego że uwierzyłem, powiedziałem, mówię. Nie mam wątpliwości. A więc jeżeli przeżywamy różne sytuacje, możesz śmiało w modlitwie, w zborze, w swojej komorze modlitwy, wyznawaj to, kim jesteś. Przez łaskę Bożą, dzięki łasce Bożej. A więc otrzymujemy ducha i doświadczamy Jego cudów. Zrodzeni. Apostoł Paweł mówi tak, słuchajcie, cokolwiek byście nie robili, próbowali wrócić, dali się obrzezać. On w szóstym rozdziale mówi tak, co zaś do mnie, wiersz 14, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nowe stworzenie. I mogę stać się, człowiek staje się nowym stworzeniem właśnie z łaski Bożej przez zaufanie Chrystusowi. Nie jest to dzieło człowieka, jest to dzieło Boga w nas i z nami. Tym, którzy go przyjęli, pisze Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii,
Wiersz 12 i 13. Tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali, dał autorytet, aby stali się Bożymi dziećmi, zrodzeni z mocy Ducha i napełnieni Jego Świętym Duchem. Oczywiście mamy tą pieczęć, mamy Ducha, Ducha Synostwa i Bóg ma jeszcze więcej i więcej, bo chce nas więcej napełniać swoim Duchem, ale to jest zupełnie, zupełnie coś innego. I teraz Paweł mówi, mając to wszystko, doświadczając, wy chcecie to zburzyć? Wy chcecie znowu oddać się pod różnego rodzaju żywioły i na tym budować kwestie swojego zbawienia? Chcecie przestrzegać znowu jakichś świąt i dni, coś jeść i czegoś nie jeść? I to ma... Przecież wy już macie to, co Bóg dla was przygotował. Dlatego wzywa ich, mówi do nich bardzo zdecydowanie. Czasami te tłumaczenia mówi, nierozsądni, ogłupi Galacjanie, kto was omamił, co się z wami dzieje. Czasami trzeba, żeby tak Bożym dzieckiem ktoś począsnął, żeby się obudził, że przeciwnik próbuje oszukać go i zabrać mu to błogosławieństwo, które ma w Jezusie Chrystusie i powinien tym się cieszyć, dziękować i w tym wzrastać. I ja nie będę już o tym mówił, na tym zakończę. Później 5 i 6 rozdział Paweł mówi, wy jesteście powołani do wolności. I mówi, jak to życie w wolności powinno wyglądać. Ktoś powie, jeszcze taką uwagę, ktoś powie, no tak, no to zabrałeś nam już wszystkie przykazania i co my teraz mamy zrobić? Ale jeżeli Duch Boży jest w tobie, to On cię uczy. I pamiętacie, w tym nowym stworzeniu, to nowe stworzenie, ten nowy człowiek, tam jest napisane, na tablicach naszych serc wypisane są Jego słowa, Jego przykazania, Jego prawo. Wewnątrz nas więcej. Już nie polegamy na tym, co było na tablicach kamiennych, ale to sam Duch Świętego Boga ze swoim słowem uczy ciebie i mnie i prowadzi. I możesz doskonale wiedzieć i mieć rozróżnienie dużo, dużo większe, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. Do wolności. Nie wracajcie do starych rzeczy. Zostaliście powołani. A o tym, jak z tej wolności korzystać, to już na koniec, następnym razem do tego wrócimy. Ale chciałbym, żebyśmy, modlę się o to, żebyśmy to zobaczyli. Jestem nazwany Synem Bożym. My jesteśmy nazwani synami Bożymi, córkami Bożymi. Duch Boży, Duch Syna jest w tobie i we mnie. Chrystus jest we mnie. Powstańmy, aby Boga uwielbić, aby Bogu podziękować. Dokonajmy dobrego wyznania tego wieczoru, drodzy. Czy mógłbyś jednym, dwoma zdaniami powiedzieć, wyznać prawdy, które Bóg mówi w swoim słowie odnośnie ciebie, aby w ten sposób oddać Bogu chwałę, zamanifestować swoją wiarę, ale też dać odpór przeciwnikowi, który mówi, to nie jest tak. Zobacz na siebie, jak ty wyglądasz, jak ty żyjesz. Ale chcemy patrzeć na to, co Bóg o nas mówi. Oczywiście, że nasze życie może różnie wyglądać, dlatego też Paweł mówi, według ducha postępujcie, a nie według tej starej, grzesznej natury, z którą Chrystus się rozprawił na krzyżu. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Panie, ja Ci dziękuję i modlę się, abym miał zrozumienie, poznanie, objawienia tego, kim jestem, co Ty uczyniłeś w moim życiu, co Ty uczyniłeś w życiu każdego z nas. I dziękujemy Ci, że Ty nas usprawiedliwiłeś. I dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie częścią swojego ludu, że mogę nazywać siebie Twoim dzieckiem i synem. Chwała Ci, Panie. Amen.